Gdzie on jest? Przecież już powinien być. No nareszcie. Miałem wyjść o 12:05, a już jest 13:00. Nieco przedłużyło się. Musiałem się pożegnać z kumplami w ogóle. A co tam u ciebie? Widzę, że dobrze ci się powodzi. Przez ten czas dużo się zmieniło. Poznałem wielu ludzi. Poznasz parę ludzi. Zobaczysz, jak się teraz zarabia. Już nie mogę się doczekać. Jestem spłukany. A rodzina? Nie mam rodziny. Gdyby nie ty, nie wiem, gdzie bym się podział. Znajdę ci miejsce w domu. Wiesz, dla ciebie zawsze się jakieś znajdzie. A wiesz, co byś chciał robić? Nie wiem, może to co ty? Okej, to tutaj po prawej stronie skręcaj. No chyba żartujesz, taka willa? Przez 3 lata co siedziałem, to ty tyle zarobiłeś na nią? Już ci mówiłem. Wiele się zmieniło. Wiele straciłem, ale i wiele zyskałem. Tak więc plan jest taki. Dziś przenocujesz u mnie, a jutro przedstawię ci kumpla. Znajdzie się dla ciebie jakaś robota, to też zarobisz. Jeszcze raz, wielkie dzięki. Można na tobie polegać. Spoko. Prześpij się. Wypocznij, bo od jutra zaczyna się ciężka praca. A, jeszcze jedno. Jutro podjedziemy, to kupisz sobie jakieś ubranie. Ferrari? No to teraz mnie niczym nie zaskoczysz. Dostałem od znajomego. Słuchaj, przenocujesz dzisiaj u mnie, a jutro dowiesz się co i jak. Jeszcze raz, wielkie dzięki. Można na tobie polegać. No, tutaj jesteś. Szukałem cię. Na czym tak rozmyślasz? Nieważne. Myślę o tym, ile się wydarzyło przez ten czas. Co zrobiłeś dla mnie.
Wiesz, gdyby nie ty, też trafiłbym do Pagi. Ale wiesz, nie ma sprawy, teraz to już przeszłość. Masz rację. Chyba muszę zacząć żyć przyszłością, bo jak na razie nie daję sobie rady.